Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku serii The Sims 4, wiejskie życie Emilii Gołąski. Tak, nasi kochani bohaterowie powrócili ze studiów w końcu na wieś, mamy wiosnę. W sumie chyba sam początek wiosny, zaraz zobaczmy. Albo drugi tydzień. Wychodzi na to, że drugi tydzień wiosny. Tutaj już niedługo urodziny Jaśminy, wow. Trzeba byłoby jakieś zmiany życia powoli, nie wiem, postanowić, dokonać. Zobaczymy. W każdym razie ja zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. A dzisiaj słuchajcie, Flora chce, żeby podjęła pracę. Tak samo Florian. Oni na studia nie wracają, więc no niech się czymś zajmą. Też tak myślę, że tak jak mówiliście, dni Emilii powoli zbliżają się do końca, to chciałabym, żeby Emilia się nacieszyła swoimi dziećmi, pospędzała z nimi czas. Plus też tak powoli myślę, że Saja mogłaby się do nas sprowadzić. No, dziewczyny się pierwsze zaręczyły, tak, więc można powiedzieć, że to jest pierwsza kolejka do ślubu. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Mam też nowy dodatek, ten z kuchniami, stąd też FPS-y dzisiaj szaleją. Zobaczymy, może to się w trakcie naprawi. Dobrze, czy dzisiaj ty masz na uczelnię? Zobaczmy. Tak, za 6 godzin. Czy ty masz to wszystko poodrabiane? Matko, ja nie wiem, tutaj, o, to trzeba zrobić. Nic ty nie masz, matko, odrobione. Wrócisz. Albo zanim pójdziesz, za 6 godzin, no to trochę czasu jeszcze masz. Co ty dzisiaj masz? Zobaczymy. Ty masz seria rurek, matko, jak to dziwnie się nazywa. To tak, to będziesz odrobiła w takim razie. I co jeszcze jest? To za 9, czarna dziura. Ciekawe nazwy, nie ukrywam. Dobra, teraz tak, tutaj, czarna dziura, spoko. Emilia wstała. Witaj, kochana matko, jak ja się za tobą stęskniłam, to ty nawet nie masz pojęcia. Dobrze, ty jesteś głodna. Na razie, o, Pepe. Pepe. Dobrze, fajnie, że Pepe nas odwiedził z grobu. O! I fajtłapa jest, no nie mówcie, że on mi tu napaskudzi jeszcze w domu. Dobrze, weźmy w takim razie, są jakieś resztki, weź sobie cokolwiek tam zjedz. Czemu ty jesteś smutna? No tak, ty jeszcze przeżywasz śmierć Emilii. No, Emilii, Amelii. Chciałabym, słuchajcie, tutaj, bo tak, jako takiego ogrodu nie planuję, no Emilia ma swoje lata, ale tutaj coś takiego bym sobie to ponasadzała, te drzewka i niech sobie tutaj będą. Dobra, może ktoś kiedyś w przyszłości się tym zajmie, albo po prostu usnął i będzie święty spokój, jak ja to mówię. Dobrze, tu i tu. Dajmy jeszcze jedno drzewko gdzieś tu. Mam nadzieję, że one będą w tych miejscach, w których ja je tutaj sadzę, bo chciałabym właśnie mniej więcej takie odstępy i miejsca zachować. Dobra, teraz tak, tu. Tam gdzieś i tak już mi się coś zaburzyło, jak widzę. Ale już kończymy, zostały tylko dwie sadzonki. Dobra, czy ja coś tu mogę, co to jest? Akt ślubu, a czego ja tego o tym wcześniej nie widziałam? O, niech ładnie sobie wisi. To nam niech zostanie. To są chyba śmieci. Aha. No spoko. A chciałam usunąć. To niech nam zejdzie. Dobra, tu porządki zrobione. Co Mikołaj ma? A, bo ty się wędkarstwa kiedyś chciałeś uczyć. Dobrze. Będziesz się uczył. Emilia, ty już tutaj, tak, już tutaj sobie śniadankujesz. Kto tu zostawił jakąś książkę? Czy ja ją mogę tutaj w ten regał wrzucić? Tutaj nie. Ale na górze mamy regał z książkoma. O, proszę bardzo. O, Jaśminka wstała. Dzień dobry. O, ty jeszcze to... Oj, Jacynt tutaj zatęsknił za swoją Lubą. Jeszcze stara, no sorry, stary, ale ty dziś na razie o tej porze nie masz dzwonił. Tylko tak, tu masz za 8, za 3, za 4. Ile ty tych zajęć masz? Dobra, chodź zrobisz sobie pola bitew na razie. To... Pracę domową. Będziesz robił notatki, to będzie spoko. Emilia, ty już tutaj posprzątaj pani talerz po sobie. Tak mi jest fajnie, że tutaj wróciliśmy, żeby jeszcze te FPS-y się naprawiły, to byłby już szczyt mojej radości dzisiaj, naprawdę. Dobrze, weź tu. Co dzisiaj mamy? Zasiej. Noc. Szaleństwo, panie. Aha, Emilia to ignoruje. No to spoko. Dobra, ty tutaj już za pracę domową się wziąłeś. Czy ty się dobrze czujesz, chłopiu? Chłopiu, dlaczego ty przyszedłeś do Mikołaja? Oni się chyba, wiecie co, stęsknili za rodzicami i to bardzo. Dlatego tutaj... No tak, bo tutaj...
Ktoś tu mieszka. W jakiej zakurzonej okolicy? Halo! No dobra, tutaj u tego jest syf, ale tutaj syf był zawsze. Umówmy się. Dobrze, ty tutaj lekcję robisz, to sobie też rób. Czekajcie, muszę... Aha, ten się popsuł. No nie trzeba było wyjeżdżać na deszcz. My tutaj nie bardzo mamy miejsce, ale może o tu się da radę wstawić gdzieś tą tablicę. Tak średnio. A na dworze? Bym ją obróciła. Nie da rady. Niżej? U kogoś? Gdzieś tu? No my ten dom mamy, że tak powiem, taki mocno... O, tutaj by dało radę. Mocno kompaktowy, nie? Zobaczmy u nas w naszym garażu. Dobra, trudno. Będziesz to robiła na dworze, na deszczu. O, proszę, tu przy cmentarzyku. Dobra, tutaj początek semestru. Tak, my wiemy, że początek semestru. O! Miło, że coś tam dostajemy. Dobra, Hyacynt, jak ty tutaj z tą pracą domową? No w miarę dajesz radę. Dobrze, ja twoją pracę postawię tu. To już wiecie, gdzie będziecie robić. O, kto wstał? Dzień dobry. Wstałeś? Roboty szukaj. Proszę bardzo, tutaj i weź kariera. Znajdź pracę. Ja już wiem, kim ty byś chciał być. Jesteś, no, gamerem, nerdem, no to będziesz, no i tam coś programujesz, to będziesz jako guru techniki, prawda? Tutaj tak. Gdzie to teraz jest? Tu jest guru techniki, ale zaraz jeszcze zobaczę, co my tu mamy. Media społecznościowe nie. No my musimy wziąć guru techniki, żeby mu tą aspirację wypełnić, więc podejmujemy tę pracę. Dobrze, jest. I teraz osiągnij trzeci poziom. No, właśnie o tym mówiłam. Dobra, teraz tak. Matko, nie znoszę tej muzyki. Ja to mogę ściszyć. O, dziękuję. O, sam idziesz jeść? Super. Ta jeszcze śpi. Ty jak się tu czujesz? Ty odrabiasz. Muszę tego pilnować, żeby on na uczelnię zdążył. Dobra, obudził się Mikołaj. Chodź sobie też coś tam zjesz. Proszę bardzo, weź resztki. W sumie jest wiosna, będziesz mógł chodzić sobie teraz w końcu łowić. Dobrze, teraz tak, o, kto tu wstał i kto tu jest bardzo nieszczęśliwy. Nie, no co? Nie, już? Przecież ja się nie zdążyłam nacieszyć, halo! Nie wiem, mężu, chodź, ratuj mnie, błagaj o życie, działania, chodź tu, biegnij. Baw się, nie, truchtem, zostaw tą szarlotkę, chodź! Nie to, że ja wiedziałam, kiedy do domu wrócić, ale tak szybko! Przecież ona się nie przesiliła, prawda? Nie, nie była zmęczona, ona była pełna energii, dlaczego już? Działania, czy ty mi otwórz profil, ratuj ją tutaj! Biegnij truchtem, zostaw to ciasto! Zaraz, ja nie wiem, czy nie mam... A w sumie, jak mam? Zablokowane te bramki. Odblokuj. Dla mnie. To może nam tutaj kostucha nie wlezie. Biegnij tu, no zostaw to ciasto. Ja rozumiem, że ty jesteś głodny. Kostucha przez płot przelazła. A czemu to się stało tak szybko? Ten na uczelnię idzie, wszystko ma gdzieś. Dobra, jest ten, czekajcie. Czemu nie możesz? A Flora się nie boi? Czy ktoś się go nie boi w ogóle? Może ty? Dobra, już po ptokach. Idź już sobie na te zajęcia. Zresztą i tak chyba poszedłeś. Tak, ten w pszczoły wlazł. Dlaczego tak szybko, matko? No ale wiecie, z drugiej strony chociaż tyle dobrego, że chociaż przez chwilę pobyłam z Emilią, tak? Fajniej, że poszedłeś sobie na zajęcia. Rób te notatki. A ty za ile? Też zaraz idziesz na zajęcia. Czy ty nie mógłbyś z tą kostą... No...
Przecież ona jeszcze urodziła tyle dzieci, miała, słuchajcie, ten, że tak powiem, przez to życie wydłużone, prawda? I wiecie co? Teoretycznie seria w tym momencie powinna się zakończyć. Emilia była główną bohaterką, prawda? Tytuł sam też nawiązywał do wiejskie życie Emilii Gałązki. A jakoś to ugryziemy inaczej. W sensie po prostu będziemy tę serię kontynuować, ale całkowicie pod inną nazwą i już od nowego odcinka, wiecie? Ale no... Jeszcze przed samym nagraniem myślę, a jakby kupić studnię życzeń? Mamy tyle hajsu, poprosimy o długie życie. I nie pykło. No nie pykło, strasznie nie pykło. A ty kogo ty tam opłakujesz? Kogo? Ty jesteś jakaś niepoważna. Matka ci umarła, a ty jakiś randomów opłakujesz. Idź, skorzystaj i idziesz szukać pracy. Chodź tu. A, bo tutaj jest zabezpieczony komputer. Chodź, na górze masz chyba własny. Właśnie tutaj. Co mieliśmy? Pracę szukać. Matko, rozstroiło mnie to całkowicie, słuchajcie. Jaśmina, na uczelnię, raz. Kiedy ta dziewczyna się nauczy to chować do kieszeni, to ja nie wiem. O dobrze, zadbajmy o tych naszych simów, bo no jest im smutno. Mi samej jest smutno. No, liczyłam chociaż jeszcze na dwa odcinki z Emilią. Tak. I moje teraz największe zmartwienie, kto nam będzie teraz gotował, tak? Dobrze, weź sobie tu skorzystaj. Tak, potem możesz iść skończyć to jedzenie. Nawet patrzcie, nie bardzo mamy do kogo się zwrócić i porozmawiać o tym wszystkim, nie? Tutaj jakąś pocztę mamy, to chodź sobie to weź. Tu jest reszta twojego ciasta, to jest sobie skończ. Dobra, Flora zaraz idzie szukać pracy. Ty... Wiesz co, weź sobie prysznic może, jak już tutaj łazisz tak bez sensu. Kiedy ty masz do pracy? Jutro dopiero. Dobra, to tam... Nie wiem, wyślemy ciebie na jogging czy coś. Coś sobie porobisz, nie? O, zapomniałam w ogóle, że sprzątaczkę mamy. Nie, strasznie mnie to jakoś rozstroiło na samym początku. Plany były inne. Czyż dziewczyny miały sobie ślub wziąć? Dobrze, wy wróciliście z zajęć, tak? Ty zaraz znowu kolejne masz za 3 godziny. Dobra. Masz rozszerzenie praw, to chodź spróbujesz sobie... Kolejny, co wsadził sobie pracę domową nie wiadomo gdzie. Dobra, mamy tą pracę domową. Weź... czekajcie, teraz ty masz... Rozszerzenie praw. Weź sobie to odrób, na to pójdziesz. Jaśmina, ty idziesz zaraz na czarną dziurę. Dobra. To weź tutaj, odrabiaj czarną dziurę. A tobie jak poszło na tych zajęciach? Nie wiem, czy ty miałeś odrobione. Też nie był wystarczająco przygotowany. No nic. I oni wszyscy zamuleni. Co to za kolekcja książek? Naprawdę całkiem inaczej to widziałam. No wiecie, w przyszłości Mikołaja czeka ten sam los, a nasi bohaterowie, no cóż, no będą się stąd wyprowadzać. No, nikt nie chce pracować, że tak powiem, na gospodarstwie. A ty coś się rozflirtowała? Coś ci się przypomniało? Chyba tak. Dobra, ty miałaś pracę domową odrabiać, dziewczyno. To znaczy pracę domową. Miałaś znaleźć sobie pracę. Chodź. Na ciebie też mam bardzo fajny plan. Chodź, muszę cię tutaj przypilnować. I w sumie ty chyba... Ty będziesz aktorką. Tak stwierdziłam, że to mogłoby być całkiem ciekawe, gdyby właśnie Flora została aktorką. Więc niech aktorką będzie. To się czymś różni. Więcej przesłuchań do reklam i programów niskobudżetowych. Ulepszone przypomnienia, zmaksymalizuj czas poświęcony na pracowanie. Dobra, to ci weźmiemy w takim razie. Okej. I teraz tak, pokaż ją. Muszę się tobą tutaj zająć. Weź resztki. Jaśmina, ty jak? Ty też powinnaś coś zjeść, ale powiedzmy, że nie jesteś w nastroju przez to, co się tutaj wydarzyło. Dobrze, ty sobie tutaj porozmawiaj, przyjazne.
Weź. No, powitaj w domu Hyacinta. Noc szaleństwa to tak średnio. Spróbuj poprawić humor. A gdzie ten jest? Jak zwykle przy kompie, no. Ale on nie jest takim aspołeczniakiem, prawda? Więc niech sobie tam siedzi. O, dobra, Flora. Ty to będziesz pracowała wtedy, kiedy zlecenia będziesz mieć. Ale myślę, że możemy sobie Saję do nas zaprosić. No, jest mi tak szkoda tej Emilii. Wyślij smutnego SMS-a, może pocieszę nas trochę. Dobra, Jaśmina, bo ty zaraz też idziesz na uczelnię. Ten idzie sobie dalej płakać. Tak, za godzinę już idziesz. Prowadzimy sobie, słuchajcie, Saję. No i myślę, że za jakiś czas dziewczyny też się wezmą ślub i się wyprowadzą. Chyba Saja do nas dzwoni. Nie. Okej, okay. Brakuje ci podstawowej wiedzy na temat tego, jak być zawodowym aktorem. Aby udowodnić, że umiesz profesjonalnie udawać, musisz wziąć udział w przesłuchaniu. Jeśli wypadniesz wiarygodnie, studio wyznaczy termin nagrań na ten sam tydzień, a to oznacza zysk. Sprawdź dostępność przesłuchań za pomocą telefonu lub przycisku przesłuchania na panelu kariery. Dobrze, to jeszcze zrobimy. Co my tu mamy? Hajsy. Dobrze, niech będzie to. Czy my mamy drugi poziom charyzmy? Czy mamy w ogóle jakąkolwiek charyzmę? Mamy czwarty. Więc jest awesome. Dobra. Kiedy to mamy? W sobotę. Okej. No to jeszcze trochę. No ale już jakąś tam prackę mamy. Dobrze, gdzie jest Mikołaj? Mikołaj dalej płacze. Wiecie co? Ja wiem, kto mógłby nas pocieszyć. Kto stracił również żonę i z kim możemy na ten temat porozmawiać? Z Robertem. A on też nie żyje! Dlaczego Robert nie żyje? Dobra, ja wiem, no... Byliśmy w tym samym wieku, ale czemu tak szybko? Moglibyś... Dobra, nikt nie pocieszy tak jak siostra. Zaproś ją tutaj, wyżalisz się siostrze. Się porobiło. Dobrze, zrób tą pracę domową, to jeszcze zdążysz. O, ten dziewiąty poziom charyzmy, wow. Dobrze, Tamara zaraz przyjdzie, super. Czy ty idziesz na te zajęcia? Flora, brałaś sobie sama to jedzenie. Sprzątnij to. Dobra, Florę, Saję jednak słuchajcie, prowadzimy w kolejnym odcinku, bo ja nawet nie mam dla niej miejsca, gdzie ją położyć. Nie chcę, żeby spała dziewczyna na kanapie, prawda? Więc w kolejnych losach powiedzmy, że tą serię zakończymy, a zrobimy coś takiego jak dalsze losy rodzina Gałązka, coś w ten deseń, nie? Być może nasza rodzina się wyprowadzi ze względu na to, że tutaj za dużo wspomnień niech będzie przyciskało, tak to nazwijmy, dręczyło. Dobra, chodź tutaj do siostry, weź przyjazne. Czy tutaj będzie... O, ja chcę, wiecie, to, że poproś o radę. O, jak on ma teraz sobie żyć bez swojej żony, prawda? Czy ty idziesz na uczelnię? Idź. Bardzo dobrze. Hyacinth, ty też masz zajęcia. Dlaczego ty jeszcze nie poszedłeś? Dobra, śmigaj. Oczywiście pewnie nie wzięliście z sobą prac domowych, co? Zaraz zobaczymy. Wzięłaś pracę domową? No jak nie ty wzięłaś? Dobra, idźcie na te zajęcia. Flora. Szukam ci zajęcia w tym momencie, ale nie bardzo wiem co. Weź tutaj, posłuchaj muzyki sobie. Słuchaj, New Age, to ci powinno pomóc. Tak, wy tutaj macie sobie porozmawiać, pocieszyć się razem. Dobra, wyróbcie sobie notatki. Weź tu, nie wiem, jesteś takiego jak przytul, czułość. O, obejmij czule. Ty cały dzień jesz to ciasto, muszę ci powiedzieć, chłopie. Dobra, idziesz? Weź tak bieguniem, co? Tak, ty sobie tutaj słuchaj tej muzyki, bo tobie tutaj jest też to potrzebne. Dobra, Hyacinth poszedł na zajęcia, proszę bardzo. Rób notatki, dobrze, że mi to doradziliście. A wiesz co, ja bym chciała jeszcze, żebyś ty poszła...
Ja chciałam, żebyś ty poszła, ale teraz sobie uzmysłowiłam, że my nigdzie nie mamy wanny. Chciałam, żebyś wzięła sobie kąpiel, bo tutaj też na spokojne otoczenie. Pachnące kadzidło, czytać książki o wewnętrznej harmonii. Wiesz co, możesz jeszcze sobie przyjść tutaj, proszę, i medytuj. Trochę na deszczu, ale to nic. Dobra, czy ty z Tamarą tutaj... Gdzie mi Tamara poszła? Oni tutaj też się, patrzcie, razem pocieszają, no. Ale patrzcie, ten, teraz odkryłam, że Mikołaj swoją aspirację wypełnił. No. Ale tutaj nie wiem, jakim cudem, że szczyt kariery zawodowej osiągnął. Nie wiem. A tutaj? Pokażcie. Profil. O, tutaj fajnie ten. Jaśminie zabanglało. Skrajny brak zgodności i super rodzeństwo. Przyjacielska porada. Bardzo dobrze. Dobra, siedź sobie przy tym komputerku swoim. Skoro tego w tym momencie potrzebujesz, nie chcę wam na razie nic narzucać. Dobra, wy tutaj zróbcie sobie to. Później odrobicie prace domowe w jakimś tam stopniu. Patrzcie, ile nam simów się zabrało. Amelia, Robert, Albert. Nie wiem, czy Alberta pamiętacie. To był mąż Reginy i on najwcześniej się zabrał. No... Nie, szkoda mi, naprawdę, strasznie mi szkoda. Ja pamiętam, jak to, jak dziś, jak przecież wzięłam i wymyśliłam tą serię i stwarzałam właśnie Amelię, Emilię, jak dom robiłam, znajdowałam. Tyle czasu już minęło, no. Jednak przywiązałam się do tej postaci, prawda? Aha, ty potrzebujesz jogi na uspokojenie. No dobrze. Czy ty dalej w kąpie? Nie, ty zacząłeś już teraz płakać. Weź może... Nie, ty ze Sky masz bardzo dobre relacje. Ciebie na razie zostawimy. Nas kto dzwoni? Halo? A, przyjdź, przyjdź. Proszę bardzo. Zapraszam. Wręcz. To się może nam przydać. A, dziękujemy, dziękujemy. A Florianowi, patrzcie, nikt nie gratuluje dobrej tej, dobrej posady. Dobra. Ten, tak, umiejętność, ta się rozbawiła. No, nie wiem, z czego ty robisz tą pracę. Teraz tak, Flora, ty miałaś tutaj sobie pomedytować troszkę. Dobrze, medytuj. No naprawdę tutaj wszystko nam się przecież kojarzy z tą. Z Emilią, i grządki, i kurnik, no wszystko. Dobrze, weź tutaj pasję może. Porozmawiajcie sobie tu. Troszkę może jakichś flirtów, romansów, chociaż nie wiem, czy ty... Nie no, oświadczycie to jeszcze nie. Ale na przykład flirty. Słodka gadka. Dawno wyście tutaj nie widzieliście. Dobra, to ja chcę zamienić. Może on już się, słuchajcie, na przyszłość szykuje. Ja jeszcze zdecydowałam, kim ja grać będę. Zdecydowałam się dzisiaj rano. I no nie wiem, jak to się potoczy, zobaczymy. Dobrze, tutaj romantyzmy sobie uskuteczniajcie. Weźcie jeszcze jakiś pocałunek z pasją. Może zostaw ten tort. Chłopiu, ja wiem, że jesteś głodny, ale kobieta do ciebie przyszła. A ty, Florian, weź się czymś zajmij. Nie przeszkadzaj tutaj romantycznej atmosferze. Idź sobie może pograć. Czekaj, a ty napisałeś tą aplikację? Co miałeś pisać? Programuj. O właśnie, proszę to pisać. Dobrze, Jaśminka, jak ty tam? Ty sobie tutaj robisz bardzo dobrze. To nam się też zepsuło chyba. Tak, chyba piorun to kiedyś trzasnął. Dobra, niech to zbiera nam wodę. Mikołaj, co ty robisz?
Reputacja ci wzrosła. Cieszy mnie to bardzo. Chodź sobie tutaj skorzystaj, weź sobie prysznic. Towarzystwo ci potrzebne. Dlaczego ty z siostrą nie rozmawiasz, co? Weźcie, idźcie na beton. Rozwesel rodzica. Od kiedy ona jest twoim rodzicem, nie mam pojęcia. Weź ten beton. O, rozmawiaj o obawach. No, wy w podobnym wieku z Emilią byliście. Jakbyś ty mi teraz szedł, panie. Dobra, jednak wziąłeś to, żarcie. A idź, przyjazna. Dobra, porozmawiajcie sobie, zapytaj o hobby. No, trochę wam tutaj relacja spadła. No, ale umówmy się, u ciebie zawsze bardziej praca niż relacja, prawda? Ożywiona rozmowa, jaka... Gdzie ona poszła? Chodź tutaj, musimy jakoś czas razem spędzić. Wiesz co, ja ci zaproponuję coś takiego. Co ty na to powiesz? To zawsze bardzo dobrze na was powinno wpłynąć. Dobrze, czyli... Wy sobie nie porozmawiacie, więc jak skończysz tu ogarniać... A dlaczego my na przykład nie mamy Dominika w znajomych? Co się stało? Nie wiem, kto to jest. Pan Marcin, jeszcze to nastolatek. Marcin teraz bardzo źle się kojarzy, więc nie chce. A wiesz co, może ty byś poszedł kogoś sobie tutaj poznał, zaraz zobaczymy. A ten na nią tam czeka, patrzcie. A weź, już to przeklikałam, serwisy chyba, nie? Społeczne i rozmawiaj, może tam kogoś poznasz. A dobra, jak wy tutaj ten, relacja wzrasta. A ty zrobiłaś już tą? Zrobiłaś prezentację, super. Dobra, to ja muszę jeszcze sprawdzić, co ty jutro masz. Za 3 dni, a czego taką długą przerwę masz w zajęciach? Dobra, to będziesz w takim razie, jak masz aż 3 dni, to będziesz odrabiała wszystko po kolei, co masz do odrobienia, prawda? Ale to na razie, wiecie co, chwilę poczekam, niech ona sobie tutaj to jedzenie ogarnie, bo ona przerwie robienie jedzenie, bo poproszę ją o coś innego. Czekajcie, bo Tamara wróciła, więc ja bym chciała z Tamarą sobie w takim razie dalej porozmawiać. Weź ten beton może. Popatrz w chmury. Potem idźcie sobie jeszcze, porozmawiajcie właśnie tutaj o obawach. Porozmawiajcie sobie... O, poproś o radę na przykład. Tam było. Jest. Proszę bardzo. Dobra. Zostaw to. Kobietę tutaj masz, halo. Weź romantyczne, nie wiem, czułość. Wyznaj miłość. Weź coś przyjaznego. Wy też możecie iść na beton. Proszę. Dobra, Jaśmina, jak ty tu? Kończysz to jedzonko? Dobrze, skończyłaś. To choćbym już odrobiła lekcję. Proszę bardzo, Flora, co ty robisz? Ty jeszcze medytujesz, ty już latać się nauczyłeś z tej medytacji. Ale ty się bardzo dobrze masz, tak na dobrą sprawę. Dobrze, porozmawiaj w takim razie sobie z Sają, która jest godzina 19 dopiero, to jeszcze mamy sporo czasu. O, czy ja bym chciała, żeby ona charyzmę ćwiczyła? Chyba tak, bo jej to będzie potrzebne w karierze aktorskiej. Więc choć o umiejętności aktorskie, to też ci się na pewno przyda. Czy wy tutaj? Tak, wy tutaj bardzo dobrze. Aplikacja! Wow, jak byśmy to nazwali? Moja pierwsza aplikacja. Ale powiem wam, bardzo długo pisał tą aplikację. Mocno, mocno długo. O, to teraz tak, zobaczmy, co ty tu potrzebujesz jeszcze. Granie w gry wideo, proszę bardzo, bo ty jutro po raz pierwszy do pracy idziesz. Proszę, pograć sobie. O, Jaśmina, ty lekcje odrabiasz, no to rób. To sobie wyrzucimy. Wy, mam rozumieć, idziecie na beton. Wy tutaj pokaż, lepiej już troszkę, towarzystwo, tak. Weź, ja bym chciała jeszcze przyjazne. Czułość, weź... rodzinny całus. A, bo Tamara nam zgłodniała troszkę. Jest smutne. Kiedy ona się zaręczyła? Dobra, nieważne, pochwal strój. Dobrze, Jaśmina lekcję odrabia, ty... Dobra, wy sobie jeszcze tutaj beton raz uskutecznijcie.
Ona chyba tego betonu nie chce. Poprawiły wam się relacje. Chodź. Chodź, bo ty nie skończyłeś tego. Więc chodź, to skończysz. No i co? I będzie już wieczór i pójdziesz spać. Ile ty tego zrobiłeś? No, dużo, dużo. Dobrze. To to zrób. Potem możesz iść odrabiać lekcje. Proszę bardzo. No, oni są kujone, no to wiecie. O, patrzcie, Tamara sama nam proponuje przeprowadzkę. No. Naprawdę, Mikołaja, jest mi szkoda, bo nawet nie wiem, czy słyszycie, on ma taki troszkę podłamany głos w tle, więc no szkoda mi go. To patrzcie, ta Summer nam naprawia odkurzacz. Dobrze, niech naprawia. Teraz tak, co tobie do... A, ty jesteś skupiona. Myślałam, wiecie co, że nie jest skupiona, tylko oszołomiona. Miała mówić kołowata. Okej, okay, ty jeszcze sobie tam grasz? Pokaż. Dobra, tu masz ukończone. Być może uda ci się całkiem nieźle ten pierwszy dzień pracy przebrnąć. Weź sobie tutaj prysznic, potem możesz już iść spać. Proszę bardzo. Flora, co ty teraz robisz? A, ty, dobrze, bardzo dobrze. A, ty tu pracę domową uskuteczniasz, ty również, ty już kończysz nawet tą pracę domową jedną. To jak to zrobisz, to zrób sobie drugą. No, bo całkiem z sobą jest okej. Okay. A teraz, jak nie patrzeć, masz 3 dni wolnego. Czy Hyacynt również? Również, patrzcie. Wiecie co, może to jest... taki, nazwijmy to, dar od losu, żeby oni mieli czas na przeprowadzkę, tak? Że tak powiem, troszkę na zmianę serii. Wszystko możliwe. Dobra, idziesz spać? Super. Dobrze, Jaśmina, zrobicie te prace domowe, to wy również. Weź tu skorzystaj, weź to dziadostwo zamień, niech przestanie jęczeć w tle. Dobrze, ty to na razie skończ i też będziesz szła spać. Jaśmina, ty skończysz tamtą pracę domową, też możesz iść spać. Hyacynt, cię trzeba troszkę ogarnąć. Proszę bardzo i też pójdziesz sobie spać. Nie wiem, ile ty prac domowych masz odrobionych, ale to mamy 3 dni wolnego, to zdążysz to ogarnąć. Ty chyba sam poszedłeś spać, albo ja cię wysłałam. Nie mam pojęcia. Wy tutaj jeszcze tak robicie? Robicie, o, nauki kosmiczne sobie wbijesz. Tak. Dobra, kochani, kończymy ten odcinek, kończymy tą serię. Z racji takiej, że jesteście życi z tymi bohaterami, ja również, po prostu będziemy kontynuować tą serię pod inną nazwą, w innym miejscu prawdopodobnie. No, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.